Okej, okay, witam was serdecznie. Tu nie mam, jak wiecie, to nie mamy co tu ten. Musimy sprawić, coś mamy. No, widzę, że trzeba będzie kurna troszeczkę pogrzebać. Opry tu w beczce. Mało jeszcze, mało, mało. Przeszperamy trochę, to i ówdzie. Coś mi się zdaje, że bez... Jest. No. Widzę, że dawno nie... Czy ty mnie nie obrażasz? Twój kumpel, Gun. A, to trzeba było od razu tak gadać. Walcz! Przyjdę jak... Ja pier... Tu 75. O! Idziemy na zap... Może... Nie. Co to jest? Mało. Idę teraz... A, oddać się do mleko. Przecież kurna. Ja pierdzielę, ja muszę... Dobra, pójdziemy może lepiej na... cmentarzysko. Ale jeszcze tam to zsiadłe mleko. No ludzie, kurde, trzeba pozbierać. No trzeba kurna to wszystko pozbierać, no. No by to normalnie wam mówię. Wejdę do kłykacza, może coś tam u niego wyciągnę. Zapisałem oczywiście przed zakończeniem odcinka poprzedniego, to więc będziemy wiedzieć, co się stanie. Ale to mnie to tam nie interesuje. Ach, mogę tu grzebać. Na dole tu były beczki. No. Co to by powybijał? Kuczaczka można jeszcze sprzedać. Żarełko. Ja pierdykam. Dobra, to idziemy zanieść to siadłe mleko. No by gościu miał trochę kapuchy. Dobra. Zrobimy to. Łuk. Dobra. Drewin, tam jesteś, chodź tutaj. Nigdy... Nadal... Ach! Rozumiem. Nigdy wie... Nadal... Ach! Rozumiem. Nigdy wie... Bywaj. Ale przecież mam zsiadłe mleko. Krowie mleko, a nie zsiadłe mleko. Kurde. Dobra, szukamy dalej. Jak boli! Szukamy dalej. Co zrobię? Przynosisz ze sobą kłopoty? Halo, a gdyby mimo... Zapłacono mi za pilnowanie wejścia, zresztą nie mam nawet klucza do kraty. Ale gdzie znajdę się? Zazwyczaj przesiaduję w karczmie. Aha. No karczmie mi się... Że to no, szukamy, szukamy tego siadłego mleka. Zobaczymy. Idziemy odebrać, najpierw wybierzemy wszystkie miejsca, gdzie możemy wejść, no. Może coś tam zawsze będzie, no. Opuszczony dom, o. Zobaczymy, zapisywanie, co my tu możemy znaleźć. Coś tu jest? Ciekawego w ogóle. O, szafka. Co w tej szafce mamy? Może coś będzie cennego, to sprzedamy. Co to jest? Gęsi smalec. Dobra. Czyli jedno wielkie G. Naprawdę, no nie chciałbym... robić...
75 orenów to jest pierwsza walka. Dobra, idziemy do beczka jakaś tam jest. Vivaldiego może coś będzie ciekawego. No, zamknięte, dobra. Czemu tu gnośniejemy? Nie wiem. Patrz, coś tutaj jeszcze można znaleźć. Dlatego wolę zawsze tu... O, beczułeczka. Patrzcie, jak pięknie. Ulica handlowa. Ale światełko. Muszę znaleźć coś, siadłe mleko. To się przyda. Dosłownie załamane, żeby nie dać mi kasiorki, tylko trzeba samemu trzaskać. O. Świetny plan. To jest masakra. Drzwi. Wejdziemy tutaj, zobaczymy, co tutaj się będzie działo. Dom jakiś. Przytrzepiemy, no co? Nie chcemy się kupować. Kredens. Bierzemy wszystko, co tam dam radę. Bez tego to ani róż, dosłownie. Masakra, ten jaskier się wpakował w taką kabałę. O matulo. Szafa. Negutki. Dobra, idziemy dalej. Ja nie mogę, no naprawdę, żeby teraz muszę zebrać kasiorkę. Muszę nie dość, żeby pomogą, to muszę ten... Masakra. Drzwi, wejdziemy jeszcze tutaj. No musimy zebrać, zamknięte, okej. Podróżny. Dom okrążca. O, może tutaj weźmiemy u niego, coś sprzedamy. Co ciekawe, ubrania! Dobra, zobaczmy. No okej, okay, mamy już nabitkę. I to mi się najbardziej podoba. Możemy w manto spuścić. Nie, musimy... Do opuszczonego domu. Ciekawe, co tutaj znajdziemy. Zamknięte, tu talar był. Dobra, idziemy. Idziemy do misia usiad... kład... kudłacza. Beczka, o. No i wiedziałem. Wiedziałem nawet, że wiesz co. Wiecie co, o co chodzi? 94, to mogę mu... Mamy już alkohol. Nie wiem, czy tyle wystarczy. Co by jest siadłe mleko, a ten rwiski wędrowiec, co on tutaj chce, co on tutaj ma? Co się gapisz? Nigdy riba łapy nie widziałeś? Sobie. Rwiskie kobiety nie są łapy. Wiecie, trzep ty tam. Już jest? Pyk. Kartela. O, jak fajnie. Dobra. Będzie cmentarz, będzie jeszcze to. Ładnie, ładnie. Dobra, najpierw to rozwalimy. Dawaj, najpierw tego. Czy ty mnie... Z przyjemnością pokażę ci, jak wygląda prawdziwa walka na pięści. Dobra, no to jedziemy. Dobrze.
Trubie. Musiało boleć. Dobra. Tak, powstań, żołnierzu, jeszcze ci skopę. Hen do żony, wiedźmin. Szybko mucisz łapami. Musisz popracować nad prawym sierpem. No właśnie. Bierz kasę i spadaj. Wygrałem. Dobra, jesteś swój chłop. Wiesz, jak mnie po walce boli głowa, to zawsze... Tu? Zawsze. Wygląda na to, że bardzo chcesz zarobić. Świetnie. Troszeczkę. Kolejnego załatwiliśmy, moi państwo. Walka na pięści. Dzisiaj. No dawaj, no szybciej to. No zęby mniej. Masz to twoje pieniądze. No i jeszcze są jeden. Pojąłem. 50. Szykuj się. No i szykuj się, mój drogi przyjacielu. Nawet nie musiałem szukać daleko. No to leżysz. No to poszło się z myciem. Widzę, że dla ciebie to nie pierwszyzna. Twoja stara jest już nudna. Dobrze. Jestem Geralt. Sierżant Orl. Porozmawiajmy. Czym się zajmujesz? Jestem najemnikiem. Tak, straż mozgajesz. Pilnujemy, żeby ten... Mówię ci, chłopie, od tego transportu zepsutej kapusty wszystko się zaczęło. Całe miasto sra na potęgę. Dobrze wykoncypowane. Tak się jednak składa, że... Chciałbyś? Nie wnikam. W zasadzie... Mogę to... Dobra, niech będzie. Słyszałem, że wiedźmini mają pierońską mocę głowy. Zgoda. No to pijemy. Zawoń numer 2. No to lecimy od mocnego trunu. Kurdyna. Siedem mleko, dobra. Możesz ty w mordę. Ochujałeś? Daj no mi tu kobieta trunku. Pyk. 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 Dobra. Jest, wygrałem. Udowodniłem ci, kim jest. Wiesz co? Dawno mi się z nikim tak dobrze nie gadało jak z tobą. Czuję w tobie bratnią duszę. Ojeju.
Ale Geralt, mów mi Ole. Piliśmy razem, więc teraz jesteś moim druhem. No, słyszałem kiedyś o Beckhusenie. Odkrył ponoć wieżę jaskółki. No to fajnie. Co, Geralt? Tak mi się jakoś tęskno na sercu zrobiło. Weź, nie pan. Może inny. No. O kurdyna. Do koferka pójdziemy. Weźmiemy z kofereczka wszystko. Jak długo pewnie trwa? No, muszę później się przespać. Trochę dłużej nam zajmie ta część. Mamy kanały, wejdziemy sobie do kanałów. No i dobrze. Pójdziemy, prześpimy się, weźmiemy potem kolejnego człowieka na ten. I będziemy pili dalej. Los mnie swędzi. Bogowie, dodajcie cierpliwość. No cierpliwości nie mam. Geralt szybciej. Tak nie wiedziałem. Czy pamiętajcie talent o pijaństwo? Pijaństwo musi być o połowę mniejsze. Się prześpimy. Staram się. Skoro tak, to pewnie zainteresują cię walki, które toczą się... Nielegalne walki. Tak? Później weźmiemy, jeszcze raz popijemy. A więc damy radę. Dobra. Do kelnerki jeszcze podejdziemy. Co podać? Weźmiemy już nie sok jabłkowy, tylko okej, dwuniaczka weźmiemy. Dobra, starczy nam i my to popijemy ładnie. Szukam. Trafiłeś. Rozej. Tak? No to lecimy. Szup. Wygrałem, choć też ledwo stoję. Bardy z ciebie zawodny. Zgłodniałem po tym piciu. Przekąsiłbym coś. Ho! Chętnie. Bogowie, dodajcie cierpliwość. Ależ mocna ta przepalanka. Może się zabawimy? O matko. Ciekawe jak długo. Co poda? Idziemy. Żartowałam tylko. Mój... Może jedno. Nie, ostatnio sprawę. No dobra, no nie, to nie. Dobra, idziemy. Ja nie mogę, nie dam rady, no. Jak długo może opojenie alkoholowe trwać?
Może szybko to minie, bo naprawdę nie ma co. Czy mam już dwa zadania wykonane? Dwóch. Kurwa. Jest tu ognicho? Beczka jest. Społeczeństwo uczyniło mnie tym, kim jestem. No by szybko minęło to. Dałoby się przespać, to by minęło. Coraz lepiej. Nik. Mam zsiadłem le... Och, mój dobrodzieju. Opowiadaj, Oskar. A, tak. Widzisz, dawno temu byłem dobrze zapowiadającym się uczniem szkoły magów. Niestety, różne meandry życiowe sprawiły, że zostałem wydalony z terminu i nigdy nie opanowałem sztuki magicznej w należytym stopniu. Nadal jednak wyczuwam magię. Wiem, że w okolicy znajduje się magazyn, gdzie czarodzieje przechowywali drzewie i swoje magiczne artefakty. W tej chwili magazyn jest pusty. Po co mi pusty magazyn? Właśnie. Nic, oczywiście. Ale kamień, który jest w magazynie, reaguje na magię. Żywiołów, żeby nie było wątpliwości. Poczaruj na niego, a przeniesie cię do skarbu. No to fajnie. Poczaruję. Gdzie ten magazyn? Tu, niedaleko. Jeszcze ci pomogę. Masz klucz. Bywaj. Dobra, na dzisiaj starczy. Do zobaczenia w następnym odcinku. I zobaczcie, co będzie się dało w następnych. Bo ja jestem ciekaw, jak długo trwa to upojenie. A więc zobaczenia w następnym odcinku gry Wiedźmina Geralda. Na razie, cześć.